Jednymi z najbardziej wszechstronnych, jeśli chodzi o działanie prozdrowotne składników obecnych w żywności są kwasy tłuszczowe omega-3. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że nie ma takiej osoby, której omega-3 nie pomogłyby w zadowalającym zakresie. Każdy z nas może na nich skorzystać i dziś postaram się Państwu dość kompleksowo opowiedzieć o tych związkach. Podzielę się wieloma praktycznymi wskazówkami, stąd zachęcam, aby obejrzeć film w całości. Zanim przejdę do meritum, to chciałbym zaznaczyć, że do kwasów tłuszczowych omega-3 zaliczamy kwas alfa-linolenowy, zapisywany w skrócie jako ALA, kwas eicozapentanowy, czyli EPA, i kwas dokozaheksenowy, czyli DHA. I w tym filmie skupią się na tych dwóch ostatnich, czyli EPA i DHA. Z uwagi na to, że są to składniki niezbędne nam do życia i których nasz organizm nie jest w stanie produkować w zadowalających ilościach, to niekiedy potocznie nazywa się je witaminą F. Najpierw omówię, jak zmieni się nasz organizm, jeśli będziemy regularnie dostarczali omega-3 i kto szczególnie może zyskać na stosowaniu tych składników. Zacznę od tego, że omega-3 zapobiegają powstawaniu blaszki miażdżycowej. Wynika to m.in. z tego, że powodują one obniżenie stężenia tzw. cholesterolu nie-HDL, czyli lipoprotein, które wykazują właśnie działanie miażdżycorodne. W przypadku osób, które stosowały EPA i DHA łącznie w dawce 2 g na dobę, czyli 2000 mg, doszło u nich do redukcji cholesterolu nie HDL o 4 mg na decylitr. Z kolei gdy dawka była wyższa i wynosiła 3 g, wówczas cholesterol nie HDL uległ obniżeniu o przeszło 8 mg na decylitr. To, co jest jednak szczególnie istotne, to to, że omega-3 są wyjątkowo skuteczne w obniżaniu poziomu trójglicerydów, które również sprzyjają rozwojowi miażdżycy. I tu znów podkreślam, że bardzo duże znaczenie ma zastosowana dawka omega-3. W przypadku przyjmowania 1 g omega-3 dziennie mowa o redukcji trójglicerydów o 19 mg na decylitr. Gdy dawka wynosiła 2 g na dzień, to trójglicerydy obniżyły się aż o 42,5 mg na decylitr, zaś w przypadku 3 g na dzień doszło do obniżenia trójglicerydów aż o 69 mg. Można więc śmiało powiedzieć, że w kontekście obniżania trójglicerydów, omega-3 wykazują podobną skuteczność do leczenia farmakologicznego. Zatem jeśli chcą Państwo poprawić swój profil lipidowy, w tym szczególnie obniżyć trójglicerydy i jednocześnie zmniejszyć ryzyko pojawienia się miażdżycy, to dobrze jest stosować od 2 do 3 g omega-3 dziennie przez co najmniej 3 miesiące. Przechodząc płynnie do kolejnego punktu mogę powiedzieć, że omega-3 wspomagają też zdrowie osób, u których już jest zdiagnozowano miażdżycę. W najnowszym opracowaniu naukowym z 2024 roku badacze potwierdzili, że stosowanie omega-3 zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia u wspomnianych osób średnio aż o 18%. Mowa tu o spożywaniu omega-3 w ilości od 2 do 4 gramów dziennie, przy czym w tym przypadku lepiej, aby ilościowo przeważał kwas ekozapentanowy, czyli EPA nad kwasem dokozaheksenowym, czyli DHA. Pozostając jeszcze na chwilę przy układzie krążenia, powiem, że omega-3 mają też łagodne działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Według badaczy, dzięki ich spożyciu można oczekiwać redukcji skurczowego ciśnienia o 2,5 mm partenci, zaś rozkurczowego o 1,5 jednostki. Mowa tu o przyjmowaniu omega-3 w ilości od 2 do 4 g dziennie. Co prawda nie jest to bardzo wysoka skuteczność działania i jeśli głównie zależy nam na redukcji ciśnienia krwi, to nie zalecałbym stosowania preparatów z omega-3. Jeśli jednak okazałoby się, że omega-3 pomogą nam w innych sprawach, to wspomniane działanie obniżające ciśnienie krwi można potraktować jako dodatkowy atut. Przy okazji od razu też powiem, że regularne dostarczanie omega-3 może nas w pewnym stopniu chronić przed chorobami serca. Dla przykładu doniesienia z 2022 roku pokazują, że osoby spożywające omega-3 cechują się mniejszym o 10% ryzykiem pojawienia się zawału mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o zasadność przyjmowania omega-3, to jedną z grup docelowych stanowią również kobiety zmagające się z PCOS, czyli zespołem policystycznych jajników. Naukowcy potwierdzili, że omega-3 poprawiają zdrowie metaboliczne u wspomnianych pacjentek. Mam tu na myśli to, że wspomagają zmniejszenie obwodu talii, redukują stężenie glukozy i insuliny we krwi naczczo, łagodzą insulinooporność, a także obniżają poziom trójglicerydów i cholesterolu LDL. Czyli pomagają one przywrócić prawdziwy poziom tych parametrów, które zwykle odbiegają od normy w przypadku PCOS. Mało tego, omega-3 pomagają uregulować cykl menstruacyjny u wspomnianych kobiet. Autorzy prac, na które się powołuje, jednoznacznie zalecają pacjentkom z PCOS uzupełnienie diety o omega-3 w ilości powyżej 1000 mg na dzień, a najlepiej około 3 g przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Jak się okazuje, omega-3 są również sprzymierzeńcem naszej wątroby. Przeprowadzone badania pokazały, że suplementacja omega 3 zmniejsza ryzyko pojawienia się alkoholowej choroby wątroby o 44%, niewydolności wątroby o 45% i niealkoholowego stłuszczenia wątroby o 15%. Ważne podkreślenia jest również to, że wspomniane składniki nie tylko działają prewencyjnie, ale również mogą wspierać leczenie osób ze stłuszczoną wątrobą. Eksperci bowiem zauważyli, że podawanie omega-3 spowodowało korzystne obniżenie poziomu enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa i gamma-glutamylotransferaza, co świadczy o tym, że omega-3 usprawniają pracę chorej wątroby. Mało tego, u badanych osób doszło jednocześnie do zmniejszenia stłuszczania tego narządu. Aby pomóc swojej wątrobie, dobrze jest stosować około 3 g omega-3 na dobę przez minimum pół roku. Skoro mowa o najważniejszym narządzie detoksykującym, to od razu krótko też powiem, że omega-3 działają ochronnie również i na nerki, czyli drugi z kluczowych organów zaangażowanych w oczyszczanie naszego ciała. Zdaniem fachowców, omawiane składniki łagodzą stan zapalny nerek i hamują zwłóknienie, czyli zniszczenie ich miąższu. W efekcie osoby, które stosują omega-3, mają mniejsze ryzyko rozwoju przewlekłej niewydolności nerek średnio o 13%. Kolejną grupą docelową, jeśli chodzi o rekomendowane stosowanie Omega-3, są osoby zmagające się z zespołem suchego oka. Osobom niezorientowanym tylko powiem, że jest to schorzenie, w przebiegu którego dochodzi do zbyt słabego nawilżenia powierzchni oka przez film łzowy, co skutkuje wysychaniem rogówki i spojówki, co z kolei objawia się przede wszystkim pieczeniem oczu. Problem ten zwykle pojawia się u palaczy tytoniu, kobiet w okresie menopauzy, a także w przebiegu chorób autoimmunologicznych, w tym zapalenia stawów, jak również w przypadku choroby Parkinsona. Ponadto pojawieniu się zespołu suchego oka sprzyja też stosowanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwmigrenowych, a także obniżających ciśnienie krwi oraz przyjmowanie środków antykoncepcyjnych. Zaś same objawy ulegają nasileniu w okresie zimowym. Jak się okazuje, przyjmowanie omega-3 pozwala złagodzić nieprzyjemne objawy towarzyszące wspomnianym osobom. W przypadku zespołu suchego oka ilość omega-3, przy której obserwuje się korzyści zdrowotne, wynosi od 1,5 do 3 gramów dziennie. Przy czym najlepiej stosować je minimum przez 3 a nawet 6 miesięcy. Ważne jest też to, aby wybierać te preparaty z omega-3, w których przeważa EPA, czyli kwas eikozapentaenowy. Bazując na literaturze fachowej mogę powiedzieć, że omega-3 mogą być też cennym wsparciem dla osób, które dość często doświadczają migrenowych bólów głowy. Przeprowadzone badania udowodniły, że stosowanie omega-3 pozwala zmniejszyć częstotliwość pojawiania się migrenowych bólów głowy, a także skrócić czas trwania migreny i złagodzić jej przebieg, jeśli ta już się pojawi. Najnowsza praca naukowa z 2023 roku pokazuje, że aby odnieść zauważalne efekty, dobrze jest stosować minimum 1,5 g omega-3 dziennie przez przynajmniej 2 do 4 miesięcy. Jeśli mowa o łagodzeniu różnych dolegliwości, które nas od czasu do czasu nawiedzają, to chciałbym krótko też powiedzieć o tym, że na zapewnieniu odpowiedniej podaży omega-3 mogą zyskać również kobiety, które doświadczają dolegliwości w trakcie miesiączki. Zdaniem badaczy dostarczanie omega-3 pozwala złagodzić nasilenie bólu, przy czym efekt ten może być nawet porównywalny do niektórych leków przeciwbólowych, w tym ibuprofenu. Ponadto omega-3 zmniejszają również objawy pojawiające się w przebiegu zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl dziennik. Przygotowując się do dzisiejszego programu natrafiłem również na najnowszą analizę 23 badań naukowych z 2024 roku, która potwierdziła, że omega-3 pomagają naszym stawom. Mam tu na myśli m.in. osoby zmagające się z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową stawów. Badacze wykazali, że stosowanie omega-3 pozwala zmniejszyć ból, tkliwość i obrzęki stawów. U niektórych pacjentów działanie to jest na tyle zadowalające, że pozwala na przykład zmniejszyć dawkę przyjmowanych leków przeciwzapalnych. Korzystny efekt można osiągnąć stosując około 1,5-2,5 g omega-3 na dobę, przy czym dobrze jest przyjmować te składniki przez minimum 6 miesięcy. Na liście korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania omega-3 zamieściłem też działanie przeciwdepresyjne. Nie zagłębiając się w szczegóły, mogę powiedzieć, że omega-3 pomagają złagodzić przebieg depresji, a to za sprawą ich działania przeciwzapalnego oraz tego, że wykazują one ochronny efekt na komórki nerwowe. Tu dodam, że pozytywne działanie we wspomnianym zakresie zostało odnotowane wtedy, gdy omega-3 podawano w dawce od 1 do 2 gramów na dobę. I również w tym przypadku jest ważne, aby preparat, po który będziemy sięgali, zawierał więcej kwasu ekoza penta nowego, czyli EPA, niż kwasu docoza nowego, czyli DHA. Przed chwilą wspomniałem, że omega-3 poprzez swoje działanie przeciwzapalne łagodzą objawy depresji. I chciałbym w tym miejscu uwydatnić, że omega-3 to składniki cechujące się właśnie wysokim potencjałem przeciwzapalnym, czyli pomagają one obniżyć ogólnoustrojowy stan zapalny. W rankingu składników i produktów o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym, który niedawno opublikowałem na swoim kanale, omega 3 zajęły ósme miejsce, co oznaczało dobry wynik. I wspominam o tym, ponieważ to właśnie stan zapalny tworzy środowisko dla rozwoju wielu chorób metabolicznych i zaostrza ich przebieg, jeśli one już się pojawiły. Prace naukowe zaś jednoznacznie dowodzą, że omega-3 redukują stan zapalny m.in. u osób zmagających się z cukrzycą typu 2, chorobami układu krążenia, chorobami reumatycznymi, chorobami zapalnymi jelit takimi jak wrzedziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniewskiego krona, zapaleniem przyzębia czy wspomnianą przed chwilą chorobą zwyrotnieniową stawów. Stąd jeśli ktoś z Państwa zmaga się z którąś z tych jednostek chorobowych, to włączenie omega-3 do diety może okazać się wsparciem we wspomaganiu ich leczenia. Zagłębiając się w literaturę fachową, możemy też dojść do wniosku, że na stosowaniu omega-3 skorzystają osoby z łuszczycą. Badacze zauważyli, że przyjmowanie omega-3 spowodowało zmniejszenie rumienia, swędzenia i stopnia łuszczenia się skóry. Jak wynika z opublikowanej analizy, dobroczynny efekt można uzyskać dostarczając przynajmniej 2 g omega-3 dziennie przez minimum 4 miesiące, przy czym również i w tym przypadku powinien przeważać kwas eikozapentaenowy. Kolejną korzyścią z dostarczania omega-3 jest to, że związki z tej grupy wpływają pozytywnie na funkcjonowanie naszego mózgu. Mam tu na myśli szczególnie to, że omega-3 poprawiają pamięć i działanie to obejmuje nie tylko osoby starsze, ale również osoby młodsze. Badacze też podkreślają, że stosowanie omega-3 pozwala spowalniać obniżanie sprawności umysłowej, które postępuje wraz z wiekiem. Stąd jeśli chcieliby Państwo zawczasu zadbać o pracę mózgu, to można rozważyć włączenie do diety omega-3 w ilości od 2 do 2,5 g na dobę. W literaturze naukowej pojawia się coraz więcej dowodów na to, że omega-3 mogą być też przydatne dla osób zmagających się z astmą, czyli tak naprawdę z chorobą zapalną dróg oddechowych. W jednym z badań jego autorzy zauważyli, że osoby, których ciało było lepiej wysycone wspomnianymi składnikami, cechowało się łagodniejszym, bardziej kontrolowanym przebiegiem astmy, co wskazuje, że omega 3 poprzez swoje działanie przeciwzapalne mogą w pewnym stopniu łagodzić przebieg tej choroby. Takie wnioski znajdują też pewne poparcie w badaniach interwencyjnych, w których analizowano wpływ bezpośredniego podawania omega 3. Okazało się bowiem, że na przykład suplementacja omega-3 zmniejsza nadreaktywność dróg oddechowych i łagodzi skurcz oskrzeli spowodowany wysiłkiem fizycznym. Co prawda temat ten wymaga jeszcze zgłębienia, to badacze sugerują, że można rozważyć stosowanie omega-3 w ilości 4 gramów dziennie, bo istnieje wiele przesłanek, że składniki te mogą okazać się pomocne. Skoro już wiedzą Państwo, jak wiele dobrego dla naszego ciała mogą uczynić kwasy tłuszczowe omega-3, to wyjaśnię teraz, w jaki sposób dostarczyć je organizmowi. Zacznijmy od tego, że według oficjalnych rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zalecane spożycie omega-3 mieści się w zakresie od 250 do 500 mg, czyli do pół grama. Takie ilości jesteśmy w stanie ze spokojem zapewnić, sięgając po ryby bogate w omega-3 2 do 3 razy w tygodniu. Mam tu na myśli ryby takie jak makrela atlantycka, dziki łosoś, sileć atlantycki, sardynki, sardela, pstrąg tęczowy oraz tuńczyk. Muszę jednak podkreślić, że taka porcja omega-3 pozwoli pokryć wyłącznie podstawowe zapotrzebowanie. Niemniej uważam, że jak najbardziej warto włączać wspomniane ryby do jadłospisu. Jeśli zaś zależy nam na uzyskaniu konkretnych efektów zdrowotnych, o których dziś powiedziałem, to dodatkowo warto wspomóc się preparatami z omega-3. A to dlatego, że potrzebne jest dostarczenie kilkukrotnie wyższych ilości omega-3 niż brzmią oficjalne zalecenia, co trudno zrealizować wyłącznie poprzez zwykłą dietę. Przy poszczególnych właściwościach prozdrowotnych starałem się Państwu podać konkretne dawki, przy których obserwowano pozytywne działanie na organizm człowieka. Zwykle mowa o ilościach rzędu od 1,5 do 3 gramów na dobę. Krótko teraz jeszcze powiem dwa słowa odnośnie do bezpieczeństwa stosowania omega-3. Otóż europejskie organizacje zdrowotne wskazują, że ilości do 5 gramów omega 3 na dzień w postaci EPA i DHA łącznie nie budzą obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do osób dorosłych, czyli jest to granica, w której mieszczą się proponowane przeze mnie dawki uznane za wysoce prozdrowotne. Jeśli zaś chodzi o możliwe skutki uboczne związane z podawaniem omega-3, to niekiedy mówi się, że z uwagi na swoje działanie przeciwzakrzepowe mogą one zwiększać skłonność do krwawień, szczególnie w przypadku, gdy łączy się je z kwasem acetylosalicylowym. Jednakże są to przede wszystkim rozważania teoretyczne, ponieważ wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że spożywanie wspomnianych ilości omega-3 nie zwiększa ryzyka krwawienia w kontekście interakcji z innymi lekami lub na skutek poddania się zabiegom i operacjom. Tak naprawdę nie odnotowuje się zbyt wielu działań niepożądanych po przyjmowaniu preparatów z Omega 3. Jeśli już się one pojawią, to zwykle mowa tu o niestrafnościach, biegunce, nudnościach, bólach brzucha, odbijaniu, zaburzeniach smaku i wysypce. Teraz wyjaśnię Państwu, na co zwrócić uwagę podczas wybierania odpowiedniego preparatu z Omega 3. Otóż przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy w wykazie składników producent podaje, skąd pochodzą Omega 3. Ja osobiście preferuję te preparaty, które zawierają w składzie olej z sardynek i sardeli, olej z wątroby dorsza lub olej z łososia. Dla wegan alternatywą będzie z kolei olej z alg. Jeśli nie ma podanej takiej konkretnej informacji, tylko na przykład ogólnikowo jest napisany olej rybi, wówczas pomijam taki produkt. Kolejnym ważnym kryterium jest cena. Preparatów z Omega 3 na rynku jest mnóstwo. Warto wybrać ten, który dostarcza jak najwięcej Omega 3 za jak najniższą cenę. Proszę mieć na uwadze to, że aby osiągnąć lepsze efekty zdrowotne, dobrze jest dostarczać od 1,5 do 3 g omega 3, czyli jest to 1500 do 3000 mg na dobę. Wybierając preparat z omega 3, warto wiedzieć też o tym, że niestety te składniki są bardzo wrażliwe na utlenianie, czyli niekorzystne zmiany, które sprawiają, że częściowo tracą swoje walory zdrowotne. Takie modyfikacje dokonują się pod wpływem dostępu powietrza, światła oraz podwyższonej temperatury. I pewnym parametrem służącym do oceny tego, na ile omega 3, z którymi mamy do czynienia, zostały utlenione, czyli uległy niepożądanym zmianom, jest tak zwany wskaźnik Totox. Im jego wartość jest niższa, tym mamy do czynienia z lepszym jakościowo produktem. Według literatury fachowej, wynik dla omega 3 powinien być niższy niż 26. Przeglądając preparaty z omega 3 warto więc zwrócić uwagę, czy producent podaje wartość wskaźnika Totox, która jest potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Ja wybieram produkty w przypadku których widnieje taka informacja. Idealnie by było, aby wartość ta wynosiła poniżej 10. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że im dłużej omega 3 będą przechowywane, tym wartość wskaźnika totoks będzie wzrastała, stąd dobrze jest też wybierać takie opakowania z omega 3, które zużyjemy w dość krótkim czasie, nie dłuższym niż miesiąc. W mojej ocenie warto również, aby preparat z omega-3 zawierał w składzie jednocześnie przeciwutleniacze, które będą chronić te składniki przed wspomnianym utlenianiem. Dlatego dobrze wybierać produkty z omega-3, którym towarzyszy np. witamina E lub ekstrakt z rozmarynu. Przy wyborze produktów z omega-3 można kierować się też samą formą preparatu. Jedno z nowszych badań naukowych z końca 2022 roku pokazało, że bardziej odporne na wspomniane utlenianie są kapsułki w porównaniu do formy płynnej. Z tego też względu bardziej korzystnym wydaje się być wybieranie właśnie kapsułek. Mam nadzieję, że za sprawą tego kompleksowego opracowania dowiedzieli się Państwo czegoś nowego i zarazem praktycznego o kwasach tłuszczowych z rodziny omega-3. Jednocześnie, jeśli są Państwo zainteresowani podobnymi materiałami, to zachęcam do zapoznania się jeszcze z programem, w którym w podobny sposób poruszyłem temat poświęcony cynkowi. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.